Zadanie. Z sześcianu o krawędzi 4 cm odcięto ostrosłup utworzony przez trzy środki krawędzi leżące przy tym samym wierzchołku oraz dany wierzchołek. Oblicz objętość i pole całkowite bryły powstałej po odcięciu wspomnianego ostrosłupa. Na początku zajmiemy się obliczeniem objętości bryły powstałej w wyniku odcięcia wspomnianego ostrosłupa. Czyli obliczymy objętość całej kostki do gry w Chińczyka, czyli całego sześcianu, i od tej objętości odejmiemy objętość odciętego ostrosłupa. Patrząc na ostrosłup, zielony trójkąt będzie podstawą ostrosłupa, czyli to jest pole podstawy ostrosłupa. Jedna, druga, a razy H. Podstawą jest dwójka, a wysokością też jest dwójka, czyli połowę naszej krawędzi 4. Stawiajmy, 1 druga to 1 druga, zamiast A podstawy dwójka, zamiast wysokości również dwójka. Dwójki się skrócą i pole podstawy będzie równe 2 cm2. W dalszej kolejności możemy już obliczyć objętość ostrosłupa, wzór na objętość ostrosłupa, 1 trzecia pole podstawy razy wysokość. A więc V równa się 1 trzecia do przepisania, pole podstawy to cm2. A wysokość naszego ostrosłupa, to jest ten oto odcinek, jest również równa 2, ponieważ to jest połowa krawędzi 4. Po wymnożeniu otrzymujemy 4 trzecie centymetrów kwadratowych. W dalszej części obliczymy objętość całej kostki, czyli całego sześcianu. Wzór znamy ze szkoły podstawowej, V równa się A do trzeciej. W miejsce A wstawiamy krawędź 4, czyli otrzymujemy 4 do 3. 4 razy 4 razy 4, 64 cm3. No i teraz w zasadzie koniec zadania. Od objętości całej kostki należy odjąć odcięty ostrosłup. Więc odejmujemy od 64, odejmujemy 4 3. Otrzymujemy 62 i 2 3 cm3. Już mamy jedną część zadania wykonaną, teraz przejdźmy do obliczenia pola całkowitego powstałego w wyniku odcięcia tego oto ostrosłupa. A więc, no jakie będzie pole całkowite? Na samym początku zauważmy, że pole powstałe w wyniku odcięcia ostrosłupa z naszego sześcianu składa się z kilku rodzajów ścian. Po pierwsze, mamy trzy Ściany pełne, czyli będące kwadratami. Mamy trzy ściany z obciętym trójkątem i mamy również to miejsce odcięte, czyli mamy trójkąt równoboczny. Po kolei. Na początku zajmijmy się trzema pełnymi kwadratami, które tak naprawdę mamy z lewej strony, za bryłą i w podstawie. Mamy Pole jednego kwadratu to jest 4 do kwadratu, i tych pól mamy 3 sztuki, czyli mamy 16 razy 3, 48 cm2. Teraz przejdźmy do ściany, która jest z przodu, na górze i z prawej strony. Widzimy, że od kwadratu odjęto trójkąt, więc P2 równa się. No właśnie, obliczmy pole trójkąta, tutaj zaznaczonego na zielono, ale oczywiście na górze i z prawej strony są takie same dwa trójkąty, czyli jedna druga a razy h, podstawa to jest 2, wysokość to jest 2. W zasadzie to pole liczyliśmy i było ono równe 2 cm2. Zatem od pola kwadratu, 4 do kwadratu, trzeba odjąć pole tego oto trójkąta. I to pole, które jest w nawiasie, jest to pole kwadratu bez trójkąta. A takich pól mamy raz, dwa, trzy. Z przodu, z góry i z prawej strony. Czyli to trzeba również pomnożyć razy trzy. No i dalej to są czyste obliczenia. 16 minus 2 to 14, i razy 3. To mamy 42 cm kwadratowe Teraz przejdźmy do obliczenia ostatniego pola. Pole trzecie jest to pole tego oto trójkąta równobocznego, czyli pole przekroju powstałego w wyniku odcięcia tego oto ostrosłupa. Zauważmy, że trzecie pole jest to pole trójkąta równobocznego. Będziemy potrzebować do jej obliczenia tej oto odległości. Myślę, że widać, że jest to przekątna w kwadracie obok 2 na 2 czyli korzystamy ze wzoru na przekątną w kwadracie a pierwiastek z 2, gdzie a to jest właśnie bok kwadratu. Bo tutaj widzisz, moglibyśmy sobie dorysować taki kwadracik 2 na 2. Więc ten bok jest równy 2 pierwiastek z dwóch. i nanosimy tę odległość na nasz rysunek. Mamy już krawędź trójkąta równobocznego, jest ona właśnie tyle równa, więc piszemy wzór na pole trójkąta równobocznego a kwadrat pierwiastek z 3 na 4. W miejsce A wstawiamy właśnie ten oto bok. Więc w nawiasie dwa pierwiastek z 2 do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4. P równa się 2 do kwadratu to 4. Tutaj kwadrat z pierwiastkiem się redukuje. Zostaje nam dwójka. Przepisujemy pierwiastek z 3 i czwórkę. Widzimy, że czwórki się redukują i tak naprawdę zostanie nam P równa się 2 pierwiastek z 3 centymetrów kwadratowych i to pole jest równe właśnie polu P3 i ostatecznym naszym polem całkowitym jest suma tych trzech pól, więc dodajemy pole całkowite równa się 48 cm, kwadratowych plus 42 i plus 2 pierwiastek z 3 teraz liczby całkowite dodajemy otrzymujemy 90 plus 2 pierwiastek z 3 i oczywiście to jest wszystko w centymetrach kwadratowych Szukana objętość wynosi 62,23 cm3, zaś pole całkowite 90 plus 2 pierwiastek z 3 cm2.